Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Zegrzynku w gminie Serock. W tym odcinku zaprezentuję Państwu historię młyna parowego i dworu, miejsca urodzenia i życia Jerzego Szaniawskiego, wybitnego dramatopisarza, prozaika i nowelisty, oraz zaprezentuję to, co zostało z dawnej świetności tego miejsca. Zapraszam. W 1860 roku w Zegrzynku, tuż przy brzegu Narwi, powstał młyn parowy wybudowany przez firmę Łapiński i spółka. Zakład był jednym z najnowocześniejszych nie tylko w Królestwie Polskim, ale też w całej Europie. Posiadał bowiem aż 6 zespołów kamieni młyńskich oraz system specjalnych dźwigów. 20 lat później młyn przeszedł na własność firmy Kropiwnicki i spółka. Wtedy to w Zegrzynku pojawił się Adam Zygmunt Szaniawski wraz z żoną Wandą. Zamieszkał on w znajdującym się nieopodal dworku, wybudowanym jeszcze w 1838 roku przez rodzinę Krasińskich. To właśnie tutaj 10 lutego 1886 roku urodził się Jerzy Szaniawski. Wanda Szaniawska była szwagierką Stanisława Kropiwnickiego, właściciela młyna. Ten odsprzedał dwór małżeństwu. Adam Zygmunt Szaniawski objął wtedy posadę dyrektora zakładu. Zegrzynek był dużą, tętniącą życiem osadą fabryczną. Młyn w ciągu roku przerabiał aż 80 tysięcy korcy zboża, czyli ponad 10 milionów litrów. W sezonie pracowało tu ponad 100 osób. W pobliżu młyna znajdowały się magazyny, budynki administracyjne i domy robotnicze. Zarządzający młynem dbali o swoich pracowników. Mieli oni zapewnione mieszkania oraz bezpłatną opiekę lekarską. Ich dzieci chodziły do szkoły utrzymywanej przez zakład. Niestety, dobrze prosperujący młyn spłonął doszczętnie w 1901 roku. Wraz z nim żywioł pochłonął też między innymi magazyny z dużym zapasem zboża. Budynki były ubezpieczone, jednak znalazły się w eksplandzie fortyfikacji zegrzyńskiej i władze rosyjskie zakazały ich odbudowania. Był to duży cios dla rodziny Szaniawskich, ponieważ utracili oni swoje dochody. Rozwiązaniem stało się utworzenie w Zegrzynku letniska. Miejsce to było wybierane już wcześniej przez wiele osób z Warszawy, doceniające piękno przyrody i wypoczynek nad Narwią. Za kwatery dla gości posłużyły dawne kwatery pracownicze. Ruiny spalonego młyna malowniczo komponowały się z krajobrazem. W skład kompleksu wchodził m.in. ogród, kort tenisowy, plac zabaw, przystań, sklep oraz stołówka z dobrą kuchnią. Organizowano tu też koncerty i uroczystości patriotyczne. W Zegrzynku wypoczywali warszawscy goście ze świata kultury, m.in. Maria Konopnicka, Deotyma, Konrad Pruszyński, Bolesław i Maria Wysłuchowie, Eliza Orzeszkowa czy Ignacy Kraszewski. Do tego dwór przed I wojną światową był miejscem kolportażu tajnych druków o treści patriotycznej. Wybuch II wojny światowej przyniósł kres świetności letniska. Jerzy Szaniawski, zarządzający posiadłością od czasu śmierci rodziców, musiał opuścić dwór, do którego powrócił dopiero w latach 50. Odmówił też tworzenia w duchu realizmu socjalistycznego, w wyniku czego od zjazdu literatów polskich w 1949 roku nie mógł wystawiać ani wydawać swojej twórczości, z wyjątkiem przekroju i cyklu o profesorze Tutce. Starał się wyremontować zrujnowany dwór i uporządkować jego zniszczone działaniami wojennymi otoczenie. Niestety, państwo nałożyło na niego ogromne podatki, których nie był w stanie spłacić. Żył w nędzy. Od 1955 roku Związek Literatów Polskich zaczął wystawiać i wydawać jego sztuki. Ujął się też za nim, dzięki czemu został zwolniony z części podatku, a jego dworek wyremontowano. Jego sytuacja się polepszyła. W wieku 76 lat ożenił się z malarką Anitą Szatkowską. Żona izolowała go od innych osób, nie potrafiła gotować i karmiła Szaniawskiego sucharami, których nie mógł jeść z racji chorego uzębienia. Chował je więc pod siennik. W dworku panował nieopisany bałagan i chaos. Anita zawieszała na żyrandolu stare kable i sznury, które miały przypominać girlandy. Znosiła do domu gałęzie drzew. Szaniawski, osaczony i przytłoczony przez żonę, wstydził się swojego życia. Zmarł 16 marca 1970 roku. Pozostawił po sobie mnóstwo testamentów. W każdym z nich przekazał swój majątek Anicie. Sąd orzekł jednak, że gospodarstwo przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, a wdowie pozostawił dwór.
Anita egzystowała w nim otoczona groźnymi psami, nie dopuszczając nikogo. Dwór spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1977 roku. Spłonęła wtedy cała spuścizna Szaniawskiego wraz z wieloma niepublikowanymi wcześniej utworami. Szatkowska trafiła do szpitala psychiatrycznego, z którego uciekła. Odnaleziono ją po kilku latach i umieszczono w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Zmarła w 1991 roku. Po pożarze pozostały teren również przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Wchodząc przez bramę od strony klubu Mila i skręcając od razu w lewo, napotkamy pozostałości dużej konstrukcji. Może być to pozostałość jednego z domów, w którym kwaterowała obsługa młyna lub, no nie wiem, może jest to ściana oporowa tutaj umacniająca skarpę. Trzeba przyznać, że konstrukcja jest wykonana bardzo dobrze. Ściany powstały z częściowo obrobionych dużych głazów granitowych. Całość wygląda naprawdę solidnie. Nie przechodząc jeszcze przez pozostałości dworskiej bramy, po prawej stronie znajdujemy zrujnowaną piwnicę. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Jest to piwnica prawdopodobnie po jednym z budynków, w którym mieszkała obsługa młyna. Wejście do tej piwnicy znajdowało się tutaj od prawej strony, po schodkach, jest częściowo zachowane. Sklepienie piwnicy jest w złym stanie, jest częściowo zawalone. Chciałbym pokazać Państwu to, co z dworu Jerzego Szaniawskiego pozostało. Przede wszystkim są to betonowe schody. Te zostały wykonane w 1921 roku przez Feliksa Zasońskiego, rzemieślnika z Serocka. Świadczą o tym sygnatury odciśnięte na stopniach. Ja postaram się pokazać Państwu jedną z takich sygnatur. Mam nadzieję, że będzie dobrze widoczna. 1921, Serock i inicjały FZ. W miejscu, przez które obecnie przechodzimy, znajdował się budynek dworu. A idąc dalej, przedzierając się przez zarośla, napotykamy piwnice dworskie. Dwa pomieszczenia sklepione półkoliście. Tutaj w jednej z piwnic zachowały się jeszcze metalowe haki. Mam nadzieję, że też będzie je widać. Piwnice zostały wykonane na fundamencie z głazów granitowych, a ściany zaś wymurowane z cegły. Wejdziemy jeszcze na górę, bo tutaj zachował się bardzo dobrze kanał wentylacyjny jednej z piwnic. Również chciałbym go Państwu pokazać. Pozostałości dworu i młyna najlepiej zwiedzać jesienią lub wczesną wiosną, wtedy kiedy nie ma jeszcze liści na drzewach. Wtedy są najlepiej widoczne. Tutaj chciałbym zaprezentować fragment ruin właśnie młyna parowego. Trudno akurat tym pozostałościom przypisać jakąś konkretną funkcję. Są tutaj fragmenty murów wykonane z cegły, duże elementy z piaskowca również. Natomiast tutaj po drugiej stronie, no, prawdziwa gratka, zachował się wykonany z piaskowca, co prawda uszkodzony, ogromny kamień młyński. Proszę zobaczyć.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia ruin dworu oraz młyna w Zegrzynku. Do zobaczenia.